była czarującą, nadzwyczajną kobietą, niebanalną, z świetnym poczuciem humoru. Wulkan energii, jej afirmacja życia, jej taka radość była niesłychana. Dobrze nawet była taką buntownicza dziewczyna, pożeraczka serc męskich, piękna kobieta. Fajnie się z nią gadało, bo znała mnóstwo anegdot, mnóstwo historii. No ona szalona kobieta, szalona, no fajna, wesoła. Paryż, Maria de Mendes Palu. Ona przyszła do życia literackiego, to było tuż przed Solidarnością, wtedy ją poznałem i akurat potem wybuchła Solidarność i w związku z tym zaczął się głęboki konflikt w redakcji. No i oczywiście Maria była po stronie Solidarnościowej. Maria była chyba na rocznym, takim na rocznej umowie, więc gdzieś na jesieni już ją tam Marajek zwolnił. Ja odeszłem w listopadzie 81. Maria zawsze była dobrą dziennikarką. Dobrą reporterką, buntownicza dziewczyna, pożeraczka serc męskich, piękna kobieta, no i niewykorzystana, nigdy nie rozwinęła skrzydeł tak, jak mogłaby rozwinąć. Wybuchła Solidarność, więc się jakoś włączyła w to. Potem przyszedł wkrótce stan wojenny, nie wydała nigdy w normalnym biegu pod ziemią. Wyszła taka książeczka, jej wybór reportaży, pod tytułem Spisane będą czyny i rozmowy. Ona próbowała to wydać potem w Wolnej Polsce, ale już nie było zainteresowania, tym bardziej, że pierwsze lata Wolnej Polski, kiedy tych z emigracji przyjmowano z otwartymi rękoma, no to ona spędziła w Paryżu, więc jakby się spóźniła. Ja ją poznałem w 79 roku, w lutym, na takim obozie organizowanym przez ITD w Śródborowie dla dziennikarzy studenckich. Ja tam byłem właśnie jako dziennikarz studencki, a ona pracowała w Studencie i przyjechała zrobić reportaż. No wulkan, po prostu wulkan, to znaczy słychać ją było z odległości 20 kroków, prawda, przez trzy ściany. Bez przerwy gadała. Miała na każdą odpowiedź swoją odpowiedź. Była nie do przegadania, niezależnie od tego, czy mówiła mądrze, czy głupio. Zawsze była w centrum uwagi. To było denerwujące często, no ale też fascynujące, no. Taka była. Ona była świetną dziennikarką, to przede wszystkim. I właśnie z tego powodu głównie o niej mówimy. Jeżeli chodzi o pisanie, to ona może nie pisała jakoś nadzwyczaj dobrze, natomiast umiała świetnie robić wywiady. Nawet jak pisała, to robiła to tak, jakby to było do radia i właśnie dlatego potem tak świetnie się sprawdziła w radio. Ona słynęła właśnie z ostrych wywiadów, szczególnie na przykład z komunistycznymi dygnitarzami. Zrobiła mniej więcej coś takiego dla miesięcznika Kontakt w Paryżu, co robiła Torańska w książce Oni. Rozmawiała z różnymi byłymi dygnitarzami komunistycznymi. Moim zdaniem te wywiady są lepsze niż to, co robiła Torańska. Maria była świetna, szczególnie w początku rozmowy, co ustawiało od razu cały wywiad. Na przykład, gdy rozmawiała z Bieńkowskim, to był taki najbliższy współpracownik Gomułki. Pierwsze pytanie Maryśki było takie, jak się pan czuje jako twórca plakatu AK Zaplutykarzę Reakcji? Znaczy on nie był twórcą, ale jako minister kultury był odpowiedzialny za dopuszczenie tego plakatu. On na to zaczął krzyczeć, że o niczym nie wiedział, że ten plakat przyszedł z Moskwy. No ale to już ustawiło w odpowiedni sposób rozmowę. Albo już nie pamiętam z kimś, ale właśnie z kimś, z jakimś takim dygnitarzy z lat 50., który urodził się w 1904 roku. Jej pierwsze pytanie było, jak się pan czuje jako rówieśnik Leonida Breżniewa? I na to ten odpowiedział, że zawsze uważał, że jak kogoś nie można pokonać, to trzeba go przeżyć. I była bardzo dobrym dziennikarzem nowoczesnym na tamte czasy. I na przykład jak
pracowała w życiu literackim. Ona tam zrobiła już w czasach Solidarności taki numer, że nie chciał z nią rozmawiać minister jakiś tam, nie pamiętam jaki. To w życiu literackim opublikowano pytania do niego. Same pytania bez odpowiedzi. No i było napisane, że minister nie chciał odpowiadać. No więc oczywiście wybuchł skandal, minister zaraz napisał list, że to nie tak, że to zupełnie inaczej. Znaczy w obecnych czasach to nie wydaje się niczym szczególnym, ale wtedy to były rzeczy niesłychane. Maria się wspaniale zachowywała na przesłuchaniach, na obecji i w ogóle w wszystkich kontaktach z ubekami. Opiszę taką sytuację. Wezwali ją na Mogilską i oficer, który ją przesłuchiwał, powiedział, że on nie jest z SB, tylko z kontrwywiadu. Ona mu natychmiast przerwała, że każdy ubek mówi, że jest z kontrwywiadu. Co też właśnie od razu ustaliło ton rozmowy. Stosunkowo mało ludzi z opozycji, dziennikarzy opozycyjnych i tak dalej, umiało unieść ten ciężar psychiczny, żeby wprost mówić tym ludziom, kim oni są. Zazwyczaj ludzie po pierwsze się ich bali, po drugie właśnie być może ich dobre wychowanie sprawiało, że szli w tą fikcję. Ona była niesłychanie bezpośrednia. Mówiła do takich ludzi właśnie, że są ubekami i że ten nie dawała żadnego pola do ewentualnego szantażu. Na przykład właśnie w tej samej rozmowie facet jej powiedział, że długo swojego dziecka nie zobaczy, wtedy 4-letniej córki. Ona na to odpowiedziała, że nawet ona nie zauważy nieobecności mamy, bo i tak woli babcię i dziadka od niej i bardzo często jej nie ma, a ona sobie odetchnie od niej. Oczywiście to nie była prawda. Maria kochała swoje dziecko, potem swoje dzieci, natomiast nie dawała tego poznać tym ubekom i nie dawała szans na jakieś szczelinę, żeby właśnie na tej podstawie oni mogli coś ugrać. A gdy naszli ją w domu, opowiada mi taką sytuację, ona mieszkała na widoku na ostatnim piętrze. Wychodziła z córką z domu i z windy wyszedł ubek. Pyta jej pani Maria Paluch, ona mówi nie. A on mówi, no to pojedzie pani z nami. I wsiedli do windy. Jak jechali windą na dół, to 4-letnie dziecko wtedy, tak wyćwiczone przez mamusię, zadało taką serię pytań. Mamusiu, a dlaczego ten pan się wstydzi? Dlaczego ten pan się stoi plecami do nas? Dlaczego on ma taką głupią minę? Dlaczego ma takie głupie i tak dalej? Że jak się winda otworzyła, nim Maria z córką zdążyły wysiąść, to ten ubek był już 300 metrów dalej. Teraz wielu ludzi o tym nie pamięta, że wtedy bycie odważnym wobec tajnej policji, SB, tych ludzi, to było zupełnie inaczej niż to się teraz opisuje. Wtedy to wymagało odwagi, zwłaszcza, że oni mogli się mścić, mogli wyrzucić z pracy nie tylko ją, ale na przykład jej męża. Wielu ludzi w kontaktach z SB zachowywało się w sposób no, w najlepszej sytuacji uprzejmy. Natomiast ona była niesłychanie ostra w rozmowach z nimi. Dlaczego ona wyjechała do Paryża? Bezpieka jej dała trochę w skórę, tam jej robili rewizję. Ona się nie kryła, że tak powiem, ze swoimi poglądami specjalnie. Była przesłuchiwana, miała rewizję, zresztą była mocno zaangażowana w drugi obieg. Współpracowała blisko z Hutnikiem, nie zresztą ciągnęła do współpracy z Hutnikiem. Wydawała też takie pismo, bardzo dobre na owe czasy, podziemne, bez dekretu. Pismo z takim, że tak powiem, rozmachem intelektualnym. Bez dekretu ukazywało się, póki Maria była. Także bezpieka jej trochę dała w kość. Wyjechała do Paryża, no miała dwie córki, kończyły wykształcenie, no trzeba było parę groszy jednak w te dzieci włożyć.
Przypuszczam, że miała dość po prostu. No, w stanie wojennym nie za bardzo miała z czego żyć. To po pierwsze, wyrzucili ją z wszystkich możliwych miejsc, gdzie by mogła pracować. Pisywała do Tygodnika Powszechnego, no, ale ona średnio pasowała do Tygodnika Powszechnego. No to było ogień i woda. Ale myślę, że główny powód to był taki, że doszła do wniosku, że tu nic nie będzie już w Polsce ciekawego i podjęła decyzję o wyjeździe. Moim zdaniem to był błąd, no ale to każdy wybiera swoje życie na swój sposób. Zresztą ja byłem w Paryżu na początku przemian i wtedy spotykałem się z nią. Byłem kilka razy u niej w domu, bardzo mi pomogła. To był mój pierwszy wyjazd na zachód, wcześniej nie dostawałem paszportu. Wyjazd na zachód jako gastarbeiter to nie jest przyjemna rzecz. Każdy, kto był, to wie. Dzwoniłem do niej i zawsze mnie przyjmowała w domu, więc to też ważny rys jej charakteru, że jak tylko mogła, to pomagała. Na przykład, gdy pracowała w Wolnej Europie, to pomogła zatrudnić się tam córce profesora pisarka, która też wyemigrowała i nie za bardzo miała z czego żyć. Dość kiepsko funkcjonowała, bo nigdy nie miała etatu w Wolnej Europie. Była współpracownikiem, zresztą potem bardzo gorzko to wspominała, że ci, którzy mieli etaty, dostawali potem odprawy, jak Wolną Europę zlikwidowano, współpracownicy nie. Tam coś u Chojeckiego jeszcze w kontakcie dorabiała. Dorabiała jak mogła. Wiem, że jej było ciężko w tym Paryżu. No i tak jak wielu Polaków w owym czasie, wiązali koniec z końcem i bili pianę, kiedy ten komunizm wreszcie upadnie. Nie stworzyła tam sobie życia francuskiego, prawda? Cała jej działalność to była praca w miesięczniku Kontakt, który płacił bardzo mało. Przecież sami też nie mieli kasy. Nie udało jej się, być może nawet nie próbowała zostać dziennikarką francuską. To była taka raczej wegetacja na czas, gdy tu w Polsce jest niedobrze. Moim zdaniem powinna wrócić natychmiast do Polski, gdy się tylko zaczęły w Polsce przemiany. Może nie chciała, no nie wiem. Zalecają spacerowiczom i kierowcom samochodów, bez potrzeby nie opuszczali swoich domów. Setki tysięcy mieszkań pozbawionych jest elektryczności. Przerwane są połączenia morskie z Wielką Brytanią. Powołane zostały komórki kryzysowe, by nieść pomoc zagrożonym, ale nie są w stanie zapewnić wszystkim bezpieczeństwa. Meteorolodzy nie przewidują poprawy pogody przynajmniej do jutra. Takich huraganów nie było we Francji od ponad 20 lat. Są już 3 ofiary śmiertelne i wielu rannych. Paryż, Maria de Hernandez, Paluch. Słyszałem ją z anteny od czasu do czasu, więc i bardzo się ucieszyłem. RMF to w ogóle inne radio, prawda? Szczególnie na tamte czasy różniło się niesamowicie od stacji państwowych. I wyszła po mnie na stację metra Bercy, bo mieszkała koło hali Bercy. Poszliśmy do domu, kolacja, pogadaliśmy, rano wywiad i na drugi dzień wracałem. No, ale ona była szalenie oczytaną osobą. Zresztą jej cały dom był wypełniony książkami i miała takie piętrowe mieszkanie tam w Paryżu i nawet na schodach były ustawione książki, wiesz, tak pod ścianą na stopniach poukładane. Dostałem od niej w prezencie książkę Jacka Fedorowicza, wydaną w Paryżu jeszcze za czasów komuny. Fajnie się z nią gadało, bo znała mnóstwo anegdot, mnóstwo historii. Strasznie dużo wiedziała o świecie, bo podejrzewam, że większość z tych książek ona przeczytała. Strasznie się ucieszyłem, że ją zobaczę, bo jak mówię, znałem ją bardzo dobrze wcześniej z telefonu. Mnóstwo się nagadaliśmy, bo ona była bardzo gadatliwą osobą, bardzo otwartą dla ludzi i zawsze jak miała jakąś korespondencję przygotować, no to jej mówimy: Mario, tylko krócej, bo jakbyś jej pozwolił, to by zagospodarowała 24 godziny, rozumiesz, radia, samą swoją osobą.
z Marysią wymyśliłem na początku lat 90., prowadząc w sobotę program, że będzie mnie oprowadzała mnie po paryskich knajpach i o każdej z nich w sobotnim programie, a robiliśmy to chyba przez 2 lata. Opowiadała niestworzone rzeczy, anegdoty, kto w tej knajpie jadł z wielkich, a co jest w menu. Była w tym świetna absolutnie, absolutnie doskonała, z charakterystycznym niezwykle głosem, chyba z papierosów. Natomiast absolutnie kaskada wiedzy o tym, co działo się w Paryżu, co w której knajpie. To był taki czas, kiedy tego typu wiadomości tutaj w kraju, na takie wiadomości się czekało, bo one pokazywały ten większy, lepszy świat, tak? Takich knajp u nas nie było, takich potraw u nas nie było, tak? Kurka po kornwalijsku ze smardzami. A jeszcze w sposób przepyszny o tym potrafiła opowiadać. Sylwestre Pierre pozostaje osobistością najbardziej cenioną we Francji. I to już od wielu, wielu lat. Na drugim miejscu jest piosenkarz Jean-Jacques Goldman, na trzecim aktor Jean-Paul Belmondo, po nim również aktor Gérard Depardieu, a Patricia Cass zajęła 5. miejsce. Po raz pierwszy kobieta doszła tak wysoko. Politykami jest dużo gorzej. Prezydent Jacques Chirac zajmuje 29. miejsce, a premier Lionel Jospin 34. Wyraźnie Francuzi bardziej kochają i cenią ludzi serca i artystów, a nie polityków. Paryż, Maria de Hernandez Paluch. Jak był problem w radiu, że jakiś gość spadł, czy na przykład nie było co powiedzieć, bo tam materiał spadł, bo coś się nie odbyło, był umówiony reporter, to można było spokojnie dzwonić do Marii de Hernandez Paluch. Mario, za 10 minut coś fajnego z Paryża, z Francji musimy mieć. Dobra, dzwońcie za 7 minut. Było. Zawsze. Bez przerwy chciała występować na antenie. Nigdy jej nie było dosyć. Zawsze chciała być, wiesz, aż się rwała do tego. Szalona kobieta, szalona. No to tam nic nigdy nie było pewne. Ani dzień, ani godzina, ani wejście, ani relacja. Czasami zdarzały się rzeczy, że Marysia mówiła, że ześle coś na 14, przychodziło na 13, potem mówiła, że będzie na 15, było na 14. Także tutaj trzeba było po prostu być bardzo elastycznym, ale no też taka kobieta z fantazją, więc no tyle, że wymagała po prostu bardziej jakby precyzyjnej obsługi niż pozostali korespondenci, bo trzeba było się z nią rzeczywiście konkretnie umawiać. Natomiast fajna, wesoła, ja bardzo tak wspominam, ale tutaj myślę, że nie znajdziesz osoby, która by jakoś narzekała, mimo to, że ta praca była taka troszkę z nią, no wymagała więcej elastyczności, to raczej nikt nie będzie narzekał na współpracę z Maryśką. Była czarującą, nadzwyczajną kobietą, niebanalną, z świetnym poczuciem humoru, przesympatyczną, bardzo chętną do pracy. Wszyscy żeśmy ją tutaj bardzo lubili i była taka niebanalna. Często żeśmy się podśmiechiwali, znaczy w takim oczywiście pozytywnym, jak to w radiu, pozytywnym sensie, ale pamiętam, że ludzie lubili z nią pracować, fajna była babka. Bo myśmy tam wszyscy byli młodzi, wtedy bardzo młodzi studenci, albo tuż po studiach, ona nie pamiętam w jakim była wieku, ale już była dojrzałą kobietą. I ten głos tak był, że to powiem, rozpoznawalny na antenie. Że to wiadomo było, że jak była relacja z Paryża, to że to była Maryśka. Bardzo fajna osoba. Dodał, że inne kraje wspólnoty mają podobne problemy z euro i równie wielką ilość eurosceptyków, albo i większą. Tak więc dopóki kraje członkowskie Unii nie uregulują swoich spraw i dopóki nie zostaną zreformowane instytucje europejskie, co może potrwać wiele lat, dodał, wspólnota europejska nie będzie poszerzona o nowe kraje. Paryż, Maria de Hernandez Paluch. To jest taki paradoks, bo Marysi nigdy nie poznałem osobiście, nie znam jej, nie wiem nawet jak wyglądała, tak tête-à-tête, mówiąc po francusku, ale zapamiętam przede wszystkim jej głos i to, że te jej korespondencje z Paryża miały zawsze taki niesamowity francuski koloryt, tak można by powiedzieć, po prostu
Maria to Francja. My byliśmy młodsi od niej i ona była takim dobrym duchem, chociaż podejrzewam, że tak duchem to ona była albo w naszym wieku, albo dużo, dużo młodsza. To była szalona kobieta. Szalone pomysły miała na korespondencję, na ciekawochy, swada w mówieniu, energia. Dużo się od niej nauczyłem takiej energii, jak trzeba mówić na antenie, nawet jak masz mało do powiedzenia, to musisz tak mówić, że ach, każdy ci uwierzy, że to jest fantastyczne to, co mówisz, to, co masz do przekazania. Bardzo lubiła nas, lubiła ludzi młodszych od siebie. Jak ktoś do niej dzwonił, to zawsze się z nią człowiek nagadał po pachy. Tylko raz się z nią spotkałem na żywo, chociaż uważam, że jak teraz tak wspominam, że znam ją bardzo dobrze. Jej historie, problemy, co uważa, co czytała. Wiesz, to wszystko przez telefon, żeśmy się przegadali przed, po tak zwanych wejściach antenowych. Wiesz. Jeszcze wtedy nie prowadziłem żadnych programów, tylko byłem takim, u nas to się nazywa wydawcą, redaktorem odpowiedzialnym. No różne to nazwy są w różnych redakcjach. No w każdym razie ja miałem za zadanie umawiać Marię i ewentualnie wydzwonić, żeby... To zawsze sobie dzwoniłem ze 3-4 minuty wcześniej niż trzeba było, to się zawsze pogadało. Trochę fajna była. Fajna była i żal jej. Marysia to był mój obiekt wielkiej zazdrości w pierwszych miesiącach, kiedy ja zaczęłam pracować, bo ona pracowała już wcześniej. I jak ja przyjeżdżałam wtedy do Krakowa i pracowałam może, nie wiem, kilka miesięcy, nawet nie cały rok, to jak się przedstawiałam, że ja jestem Kasia Szymańska-Borginą z Radia RMF, to każdy mi mówi, a tak, to ja panią często słyszę, robi pani świetne korespondencje z Paryża, prawda? I wtedy za każdym razem mówiłam, no tak, z Paryża, tak, bo to dwojga nazwisk i to wszyscy na początku nas mylili, ale była wyłącznie Maria de Hernández Paluch. I wiem, że bardzo jej wtedy zazdrościłam, że już nabrała takiego znaczenia i że jest znana, a poza tym była naprawdę dobra, to znaczy te jej opowieści kulinarne na przykład, to pamiętam, chyba też jeszcze nadawane przez telefon, no były świetne po prostu, to miała po prostu taki sposób gawędziarski i to się właśnie wtedy fajnie słuchało i ludzie lubili tego słuchać. Później, już po upadku komunizmu, pracowała dla RMF-u. Potem wiem, że jakiś czas pracowała w Gazecie Krakowskiej. Też z tej gazety odeszła, czy ją wyrzucili. Dość, że w latach 2006-2007 bardzo cienko przędło. Miała bardzo nędzną emeryturę. Niestety w owych czasach dotyczyło to mnóstwa ludzi, którzy byli związani z drugim obiegiem, Solidarnością. Komunizm upadł także dzięki ich pracy, natomiast oni z punktu widzenia ZUS-u zostali na najgorszych warunkach. Załatwiałem to paru osobom, nie tylko jej, rentę specjalną. Nawet Bartoszewski się w to zaangażował. No i dostała tą rentę specjalną, już nie pamiętam w którym roku, może to był 7, może to był 8, w wysokości oszałamiającej 1000 zł. Miała tam chyba 600 z hakiem emerytury, no już jakoś plus minus stanęła na nogi. Córki jej chyba kupiły takie mieszkanko niewielkie na osiedlu Widok. No i tak to wyglądało. Ona była tego typu człowiekiem, że z każdym natychmiast nawiązywała takie relacje, jakby się tacy ludzie znali od 10 lat. To była jej wspaniała cecha, bo to nie było płytkie, bo ona na przykład pamiętała rozmowy. Jakby ktoś widział z boku na przykład nasze rozmowy, to mógłby odnieść wrażenie, że jesteśmy nie wiem jakimi kumplami. W końcu ja wtedy byłem w szpitalu na operacji kręgosłupa w Zakopanem. Dowiaduję się, że Maria nie żyje.
ono pochodzi ze wsi koło Pszczyny. Ona tam leży, bo byłem na pogrzebie. Ona leży razem z matką w grobie. Była popielona, ma jest tam tabliczka. Było dużo ludzi, no potem stypa w remisie strażackiej, jak to zwykle na wsi. No i właściwie to wszystko, co jestem w stanie o niej opowiedzieć. Ja dosyć często o niej myślę właśnie z tego powodu, że chociaż nie byliśmy jakimiś wielkimi kumplami, to parę razy właśnie otarła się o moje życie w sytuacjach przełomowych. Zapamiętam ją właśnie po pierwsze jako wulkan energii. Jej afirmacja życia, jej taka radość była niesłychana. Po drugie właśnie jako bardzo dobrą dziennikarkę, zwłaszcza wtedy, bo ona wyprzedzała poziom dziennikarstwa, jaki wtedy był. Po trzecie właśnie jako bardzo dobrego człowieka, która pomagała innym, mnie również.